Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, słuchajcie, i dzisiaj zobaczymy coś naprawdę ultra mocnego, ponieważ moi drodzy, pewna postać prawdopodobnie, słuchajcie, zakończy cały FNF, słuchajcie, zabije boyfrienda i będzie to naprawdę mega mocne, że słuchajcie, sami zobaczcie, jak to się potoczy, ponieważ moi drodzy, dzisiaj będzie prawdziwa walka ostateczna, słuchajcie, zaraz to zobaczycie i pamiętajcie, żeby koniecznie, słuchajcie, stawić teraz łapę w górę, suba dzwonkiem i pamiętajcie o tym, żeby koniecznie napisać w komentarzu, jak według was zakończy się FNF, albo moi drodzy, jaka jest wasza ulubiona postać, słuchajcie, z FNF. W każdym razie, 5 Big Tunes, słuchajcie, naprawdę ma dla nas coś mega, mega, słuchajcie, mocnego i zobaczcie teraz na to. Mamy tutaj, moi drodzy, totalnie, słuchajcie, coś naprawdę epickiego, ponieważ, słuchajcie, mamy tutaj girlfriend, słuchajcie, chyba z Karol, słuchajcie, które sobie tutaj siedzą i, moi drodzy, patrzą sobie na Tabiego z jakąś dziewczyną, słuchajcie, nowu Tabi ma dziewczynę, proszę bardzo. Ale tutaj myśli sobie Karol, czy wszystko jest z tobą dobrze? A ona mówi, że tak, jest dobrze, spoko w ogóle. W każdym razie, moi drodzy, zobaczcie, idą sobie do kawiarni, słuchajcie, a to jest dopiero początek, słuchajcie, tego wszystkiego, bo naprawdę dzisiaj będzie mega grubo. Musi to, słuchajcie, kończyć, zobaczcie do końca. Zobaczcie, o, girlfriend dostała, słuchajcie, wiadomość. I boyfriend wysłał jej wiadomość. Where are you now? Czyli gdzie jesteś, słuchajcie, boyfriend, I have something to tell you. Czyli, moi drodzy, boyfriend pisze, że coś mam ci do powiedzenia i że będę czekał na takiej ulicy pod takim adresem o takiej godzinie. No i teraz sobie myślę, że trzeba tam, słuchajcie, pójść, no bo przecież boyfriend pisał, a co z naszymi planami? A girlfriend mówi, że nie wie w sumie co zrobić, może pójdzie do boyfrienda i zapyta się go, o co chodzi w ogóle. No i dobra, teraz, słuchajcie, zobaczymy, co takiego się, słuchajcie, dzieje z boyfriendem, że wzywa girlfriend, żeby tam, słuchajcie, poszła. Ale to będzie, słuchajcie, naprawdę mega mocne, co, słuchajcie, zaraz się stanie. Zobaczcie, idzie sobie tutaj girlfriend, słuchajcie, gdzieś do boyfrienda, jest, słuchajcie, fajne miasteczko. Mamy tutaj, słuchajcie, księżyc, jest już, uwaga, noc. No i teraz, moi drodzy, cała akcja się dzieje, zobaczcie. Uwaga, mamy tutaj, moi drodzy, teraz jakąś nawiedzoną chatę. Zobaczcie, to jest ten adres, na który go wzywał, słuchajcie, boyfriend. Zobaczcie, znaczy ją wzywał boyfriend. No i teraz, zobaczcie, girlfriend sobie tutaj wchodzi do tego dziwnego domu, myśli sobie, co się stało z boyfriendem. A tutaj nagle... Ojej, słuchajcie, boyfriend jest przybity, co jest grane, zobaczcie. Ktoś go przybił, słuchajcie, autentycznie do konara wielkiego drzewa, słuchajcie. Co to w ogóle może być, nie wiem, naprawdę, zobaczcie. Mamy tutaj, moi drodzy, zobaczcie, ma bombę nawet na sobie, widzicie? Ma nawet pikającą bombę na sobie, co jest grane w ogóle. W każdym razie girlfriend myśli sobie, co się dzieje, a tutaj, zobaczcie, mamy... Drzwi się zamykają, co to jest, zobaczcie. Napiszcie na koniec w komentarzu, co to jest, słuchajcie, według was za postać, bo jest ona naprawdę troszkę straszna i creepy. W każdym razie napiszcie koniecznie według was, co to jest za postać. W każdym razie nie wygląda zbyt miło. Ale dobra, moi drodzy, zobaczmy. Girlfriend płacze tutaj i pyta, who are you? Znaczy nie płacze, go się poci. A tutaj ten ktoś mówi, ha ha ha, zobaczymy. No i mamy, moi drodzy, uwaga, mamy Evil Sky, która stylowo, słuchajcie, w koszulce Nike wchodzi. Akurat ma logo. W każdym razie, słuchajcie, Evil Sky sobie wchodzi. A girlfriend teraz myśli sobie, że nie, tak być nie może. I uwaga, co się z nią dzieje? Ej, zobaczcie, ona teraz się zamieniła w demon girlfriend, zobaczcie. No i szykuje się, moi drodzy, teraz wielka walka i pojedynek. Ale ciekawe, słuchajcie, co z tym będzie, ponieważ, moi drodzy, mamy tutaj, zobaczcie, Evil Sky versus boyfriend, znaczy versus girlfriend, demon. Zobaczmy, i teraz girlfriend tutaj ma nagle ogień, co jest grane, ej! Zobaczcie, co jest grane, ona zionie ogniem w Sky. Zobaczcie, ale Sky teraz odskakuje, zobaczcie, Sky sobie odskakuje, no i teraz, zobaczcie, leci w górę. I pytanie, co się teraz dzieje, zobaczcie, strzela jakimiś promieniami. Ale zobaczcie, girlfriend chyba, zobaczcie, jak się wkurzyła, ma teraz choć czarne całe oczy. Oho, ma, zobaczcie, kulę mocy, co jest grane. Zobaczcie, dwie kule mocy, co jest? I nagle, boom, strzela w Sky. A Sky tutaj myśli sobie, że ona się tak nie da. I ona ma swoje kule mocy, które strzela, zobaczcie, do girlfriend. I tak się rozwiązuje, słuchajcie, konflikt, a nie z pojedynkami na rapy. A boyfriend biedny, zobaczcie, tam nic nie może zrobić. Ale się wkurzyła girlfriend. No i zobaczcie, ona summonuje wielką kulę. I uwaga, hame, hame, zobaczmy. I wielka kula, energii, jazda. No i zaraz, słuchajcie, oberwie. Poszło, no i słuchajcie, po Sky. I bardzo dobrze, słuchajcie, zrobiła ze Sky. No ale girlfriend tutaj potężna, ma jeszcze dwie kule mocy w zanadrzu. Jej, i teraz mówi, wait, poczekaj, ma tutaj guzik, żeby wysadzić boyfrienda. If you get close, I will blow him up. Czyli jeżeli podejdziesz bliżej, wysadzę go. O kurczę, zobaczcie, tego się girlfriend nie spodziewała. I faktycznie ma bombę, zobaczcie. On faktycznie ma bombę. I co jest teraz grane? Zobaczcie, pika, 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 pika. I uwaga, co się stanie? Ale teraz, zobaczcie, Karol przyszła. Hurra, Karol teraz wróżka.
Girlfriend, siema. O, no i siedziła ją. No zobaczmy, Karol przyszła na pomoc. No i teraz słuchajcie, biedna, znaczy nie biedna, w sumie złaska. I nie ma szans, zobacz, żadnych szans nie ma. No bo słuchajcie, jak już będzie walczyła. Zobacz, dwóch na jednego to banda łysego. Nie, to nieładnie, tak naprawdę. Girlfriend nie ma honoru, żeby tak zostawić. Słuchajcie, żeby zostawić naprawdę tutaj pojedynek i razem z Karol ją pokonać. No i fajnie, pokonają ją. Ale teraz zobaczmy, co się stanie. I uwaga, obie są silniejsze od złej Sky chyba, no. Zobaczcie, jazda. No i pokonały złą Sky. Słuchajcie, cóż za pojedynek. Ja nie mogę, zobaczcie. No i teraz zobaczcie, Sky już jest dobra. Boyfriend chyba, o zobaczcie, zdejmuje bombę z boyfrienda. Jak to dziwnie brzmi. Zobaczcie, no i boyfriend, słuchajcie, jest nieprzytomny. Oho, ale tutaj budzi się. I co się ze mną działo? Honey, are you okay? Czyli skarby, co się ze mną działo? A on pyta, gdzie jesteśmy? Co się stało? No, a tutaj jej tłumaczył chyba, że słuchaj, no, I seem to have had a nightmare. Czyli mówi, że chyba miał koszmar. A Karol się śmieje, no bo beka, no bo chłopak, bo nie wie, co się stało. W każdym razie, moi drodzy, zobaczmy teraz. Tutaj sobie wychodzą, teraz zobaczcie w ogóle, co to jest. Ej, zobaczcie na to, zaraz zobaczcie coś, moi drodzy, zobaczcie na to. To jest nie koniec, ponieważ zobaczcie, mamy tutaj ten dom, co nie? Mamy księżyc, mamy burzę. I teraz, uwaga, mamy tutaj dalej ten sam dom, zobaczcie. I tutaj jakąś tajemniczą postać, kto to jest, zobaczcie. To on mógł za tym wszystkim, słuchajcie, stać. Kto to, słuchajcie, może być? Napiszcie w komentarzu, czy to jest, słuchajcie. Zobaczcie, mamy tutaj bombę na Sky. Ale tutaj, słuchajcie, przychodzi tajemnicza postać w kapturze i to, słuchajcie, ona. No i teraz zobaczcie, zobaczcie, co jest grane. On jest naprawdę creepy, słuchajcie, to jest chyba Lemon Demon. W każdym razie zobaczcie teraz na to. Ponieważ mamy teraz, moi drodzy, final battle, czyli słuchajcie, walkę ostateczną pomiędzy siłami dobra i zła. Zobaczcie, mamy tutaj boyfrienda, mamy tutaj ojca girlfriend i on chce, słuchajcie, zabić tatę girlfriend. Co jest, moi drodzy, mega dziwne i chyba mu się to udało, dokładnie. A nie, to była lalka, tylko zobaczcie chyba. Nie wiem w sumie, w każdym razie no zastanawia się, bo to była tylko lalka. A tutaj wszyscy patrzą, who are you, kim jesteś? A boyfriend chce zabić girlfriend? Co jest grane? Zobaczcie, boyfriend chciał zabić autentycznie girlfriend i razem z Pico z nimi walczył, co jest? Ej, czemu boyfriend chciał zabić swoją dziewczynę? Co jest, słuchajcie, grane? A tutaj mają nawet jakiś lokalizator, girlfriend chyba dali. O nie, zobaczcie, trafili do więzienia. No i teraz pomocy, ale Pico mówi, że I'm coming to rescue you, hurry up, they're sleeping. Czyli słuchajcie, przyszedłem być na pomoc. Poszybciej, bo śpimy. O, a gdzie, zobaczcie. Jeden z nich to nie był ten boyfriend, tylko to był chyba, słuchajcie, jakiś evil boyfriend. Bo inaczej, słuchajcie, nic by nie tłumaczyło jego zachowania. Zobaczcie, no i teraz mówi, że który z nich jest impostorem. W każdym razie, moi drodzy, jest to mega troszkę dziwne. Ale dobra, zaraz zobaczymy, który boyfriend wygra. No, moi drodzy, zobaczymy, ciekawe, który to jest, który. No i uwaga. No i wygrał chyba, zobaczcie. A ten się tutaj, słuchajcie, cały trzęsie. To jest grane. A, to jest zły! To jest zły boyfriend. Na to czekaliśmy, słuchajcie. Na to czekaliśmy. I teraz wołał tutaj całą hordę złych ludzi. Zobaczcie, mamy tutaj Corrupted, słuchajcie, w każdy praktycznie. A i mamy nawet Tabiego, który przyszedł się zemścić. Słuchajcie, tak, to jest on. Każe im lecieć na nich i zniszczyć boyfrienda. Oho. Zobaczmy. No i kto wygra? Boyfriend czy boyfriend? Ja myślę, że wygra, słuchajcie, boyfriend. Dobra, w każdym razie mamy. Zobaczmy, kto wygra. Pico walczy też ze swoim, słuchajcie, złym Pico. No i zobaczmy. Mamy tutaj. A tak, a Pam się bije na swój sposób, słuchajcie. A on się bije w taki dosyć specyficzny sposób, jakby to powiedzieć. Witty się bije z Witim. I nagle. O! Zniknął! Zobaczcie, zły Witty zniknął. A, bo girlfriend i Karol przybyły. Zobaczcie, girlfriend i Karol przybyły. I teraz leci wielka kula, zobaczcie. No i moi drodzy, tutaj Karol teraz tworzy wielką powłokę ochronną przed kulą zła. No i teraz, słuchajcie, wszystkich tutaj złych zabiła. No i teraz, zobaczcie, próbują zniszczyć kogo. To jest, słuchajcie, trochę dziwne. No i teraz Corrupted Boyfrienda niszczą. No i wreszcie zostali ocaleni, słuchajcie, udało się. Thank you, honey. Czyli dziękuję, skarbie. A ona teraz go goni, ponieważ jest zazdrosna za to, że jest ze Sky, słuchajcie. A Tabi jest dalej zły, zobaczcie. O nie, to jest jak z tego, jak z Harry'ego Pottera, zobaczcie. To są ci śmierciożercy, ła. Tak, to, słuchajcie, śmierciożercy. Zobaczcie, girlfriend w ogóle nie żyje. Nagle wszyscy giną.
Zobaczcie, co jest grane. Siły zła wygrały. Tabi wygrał. Nie. Słuchajcie, nie. Co jest grane? No i teraz Tabi oberwał mocno z pięści. Uwaga, od kogo? To będzie ciekawe. Od kogo oberwał? Mi się wydaje, że od ojca Gerfred. No właśnie, przybył, słuchajcie. Ojciec Gerfred, kiedy stary przyszedł uratować, ocalić córkę przed śmiercią, że tam jest spoko. W każdym razie, moi drodzy, zobaczmy, co się teraz stanie. To będzie troszkę dziwne, zobaczcie. Ponieważ on, owszem, pokonał ich, ale słuchajcie, mamy jeszcze inne postacie, jak na przykład pozostałe złe boyfriendy, zobaczcie. No i zobaczmy. Próbują, ale on, słuchajcie, swoją mocą śpiewu nie daje, słuchajcie, wygrać. No i teraz zgarniają wszystkich, no i wygrały siły, dobra. W każdym razie, moi drodzy, to byłoby na tyle. Pamiętajcie, by kończyć, słuchajcie, zabić łapę w górę, suba dzwonkiem i napiszcie w komentarzu, moi drodzy, jak to, słuchajcie, według was powinno się kończyć całe FNF. No i moi drodzy, ja was żegnam, elo, cześć, papa.